Pożar w tunelu. Najbardziej niebezpiecznym zdarzeniem w tunelach drogowych w odniesieniu do zdrowia i życia ludzkiego jest pożar. Pożary w tunelach drogowych w większości przypadków powodowane są przez zderzenia pojazdów lub ich usterki techniczne. Pożar samochodu osobowego i naczepy może osiągać moc nawet 30 MW. Temperatura pod stropem tunelu dynamicznie rośnie i w ciągu kilku minut może osiągnąć nawet 1000 stopni Celsjusza, powodując poważne uszkodzenia zarówno w jego konstrukcji, jak i instalacjach. Zadymienie i wydzielające się gorące gazy sprawiają, że ewakuacja osób oraz dostęp ekip ratowniczych do źródła pożaru jest niemożliwy. Dzięki zastosowaniu odpowiedniego systemu wentylacji pożarowej oraz zabezpieczeń konstrukcji tunelu w postaci systemu natryskowego lub okładzin ogniochronnych można skutecznie odprowadzić dym z przestrzeni komunikacyjnej oraz zabezpieczyć konstrukcję tunelu przed uszkodzeniem. Skuteczna identyfikacja pożaru oraz odpowiednio zaprojektowany i niezawodny system sterowania zapewnia pełną kontrolę nad przepływem powietrza w warunkach pożaru. Przepływ powietrza odbywa się w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu w tunelu z prędkością, która zapobiega zjawisku cofania się dymu, dzięki czemu dym nie jest kierowany w stronę użytkowników pojazdów, którzy zatrzymali się przed miejscem pożaru. Struktura tunelu nie nagrzewa się, dzięki czemu nie dochodzi do naruszenia i zniszczenia jego konstrukcji. Odpowiednio zabezpieczone pożarowo kable i przewody zapewniają ciągłość działania systemów zasilania i sterowania, dzięki czemu możliwa jest skuteczna ewakuacja osób do wyposażonych w systemy wentylacji nadciśnieniowej luk ewakuacyjnych lub na zewnątrz tunelu i rozpoczęcie pracy ekip ratowniczych. Mercor. Dostarczamy bezpieczeństwo.